chciałam przedstawić wystawę o tytule Katastrofa Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku, gdzie prace w zasadzie w większości zostały przygotowane specjalnie na tę okazję. Tutaj mamy symbolicznie, jest polski samolot na tle czarnego, wzburzonego nieba i w górze świecące słońce i tytuł jest Dzień półsłoneczny, ale nie z tej strony losu. Zacznę może od tej pierwszej wystawy poświęconej katastrofie, drugiej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Krzyż stał się nam bramą, to jest cytat z Norwida, wiersza Norwida, którą zrobiłam, zaprosiłam kolegów, zrobiłam plakat i 40 artystów wzięło udział w 2012 roku w tej wystawie w Bazylice Świętego Krzyża. To jest lot Ikara. Może on był właśnie z inspiracji już tej tragedii smoleńskiej, bo w 2010 powstał z inspiracji kulturą antyczną Grecji, która również niesie w sobie wiele ideałów nam bliskich. Dwie prace, które są tutaj prezentowane na jednej planszy, jako ostatnie na naszej wystawie tutaj na ulicy Śmiałej, są zdjęciami moich dwóch rzeźb, które były w różnym okresie, ale poświęcone tragedii smoleńskiej. Pierwsza górna rzeźba to mgła, która no, w moim pojęciu dawała taką syntezę pewnych elementów bardzo charakterystycznych, tych wzniesionych kół, oderwanych od samolotu do góry, zamiast w dół, odwrotnie, tam jakiś szczątkowy kadłub oraz statecznik pionowy wsparty o drewna, to były jak dla mnie trzy takie elementy. Druga praca prezentowana tutaj na tej planszy to jest rzeźba odlew z brązu na polerowanej płycie czarnej granitowej. To się nazywa Msza. Msza za prezydenta przed archikatedrą w Warszawie, poświęcone uhonorowaniu ofiar tragedii smoleńskiej. No to o 19 zawsze była msza w katedrze. Część ludzi się nie mieściła albo przychodziła później i stawała po prostu przed katedrą i ten tłum czasami był większy lub mniejszy, ale w zasadzie można powiedzieć zawsze był jakiś. No ja któregoś dnia też tam stanąłem i po prostu był deszcz. I ludzie biorący udział przed katedrą brali udział właśnie w mszy i przyklękali. Jeśli chodzi o na kursie i na ścieżce, to było kilka takich prac właśnie, tych cykli po katastrofie smoleńskiej. No i tu jedną pracę właśnie prezentuję, gdzie tam się przedziera te barwy narodowe nasze, gdzieś tam fruną sobie pomiędzy takim gąszczem, można powiedzieć, gąszczem. Znaliśmy wiele osób z katastrofy smoleńskiej, poczynając od świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego wspaniałej małżonki Marii, księdza Romana Inżyńczyka, który był naszym proboszczem tutaj na Żoliborzu Oficerskim i troszczył się o wiarę naszych córeczek w szkole muzycznej i zawsze nas wspierał duchowo w różnych trudnych sytuacjach rodzinnych. Tak, dawał ślub naszej córce, namaszczał naszą wspaniałą mamę z Powstania Warszawskiego po jej odejściu. Także no, znaliśmy panią Bożenę Łojek, która, jak państwo wszyscy wiecie, organizowała marsze katyńskie dla rodzin katyńskich. My tam również jesteśmy
zaangażowani w rodziny katyńskie. No, jeszcze szereg innych osób, tutaj trudno wymieniać. No, pana Janusza Zakrzyńskiego oczywiście, którego moja małżonka znała z pracy w Teatrze Polskim. Ja również osobiście występowaliśmy tak, razem z Januszem Zakrzyńskim. Dla pana Artura Górskiego, posła PiS-u wówczas w siedzibie prymasa Glempa przed laty. Także są to, jak mówię, wątki osobiste, bardzo, bardzo żywe, tkwiące w nas. A poza tym, no, ci wszyscy wspaniali ludzie zginęli w sumie na służbie Polski, lecąc do Katynia. To jest wystawa za pieniądze, za środki prywatne artystów. Złożyliśmy się i jedyne miejsce, jakie nam pozostało, żeby tyle prac wywiesić, bo tu jest 19 prac na 18 panelach 5 artystów, to jedyna szansa było zrobić to na ogrodzeniu przy mojej malutkiej galerii i kieszonkowym teatrze. Od Okęcia przez centrum tętnicami Warszawy, alejami Miodową i krakowskim przedmieściem jedzie kondukt żałobny, tak skromny, choć krwawy, a kraj czuje, prezydent znowu jest w swoim mieście. Jego wielkość doceni lud mądrości zbiorowej. Nie potrzeba milczenia, mącić fałszu dłom nutą, na kolana łajdaki sypać popiół na głowę. Dziś możecie go uczcić tylko wstydu minutą.